Brawurowy skok ratownika do wody i tonąca osoba jest już w bezpiecznych rękach. W tym przypadku to jednak tylko ćwiczenia. Na Jeziorze Wądzyńskim w gminie Bobrowo odbyły się wojewódzkie manewry ratownictwa wodnego. Skoki desantowe z łodzi, chyba takie najbardziej widowiskowe rzeczy. Podejmowanie osób z łodzi motorowodnej i akcje przy użyciu sprzętu podręcznego, czyli bojek, SP, kół ratunkowych, kołowrotu. Cel główny – poprawa sprawności służb ratowniczych i tym samym bezpieczeństwa mieszkańców. Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas manewrów mogą pokazać także posiadany sprzęt. Ratownicy przyznają, że mimo pomocy sponsorów w ich pracy często czegoś brakuje. Zawsze brak paliwa, bo jednak musimy troszeczkę pływać po tych naszych jeziorach. Po Jeziorze Brodnickie jest bardzo bogate w jeziora i wszystkie fundusze, które mamy, są z funduszów naszych składek. I sprzęt, i ćwiczenia są potrzebne, bo nad wodą często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W zeszłym roku w regionie utonęło 30 osób, natomiast przez kilka miesięcy obecnego już 10. Ratownicy przypominają, nawet mimo wysokich temperatur w ciągu dnia, woda nadal nie nadaje się do rekreacyjnych kąpieli. Jeszcze woda jest nieprzekwitnięta, poza tym jest za zimna. Nie kąpiemy się, dopóki nie osiągnie na minimum 14 stopni, ponieważ jest to niebezpieczne, grozi wychłodzeniem organizmu. Alkohol i brawura, zdaniem ekspertów, to dwie najczęstsze i nierzadko wspólnie występujące przyczyny wypadków nad wodą. Szczególnie niebezpieczna jest kąpiel w rzekach i tak zwanych dzikich kąpieliskach. Pływamy tylko w strefach, które są wyznaczone do kąpieli. Jeśli już, powiedzmy, chcemy pływać poza takimi strefami, musimy oczywiście być odpowiednio przygotowani, asekurowani, mieć także z sobą bojki pływackie. Ratownicy apelują, by nad wodą zachować szczególną ostrożność, także podczas zbliżającego się długiego weekendu.